Na program zapraszają Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na Ostre Jazdy, pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Poznań, to tu będzie się toczyć akcja naszego reality show. A w sumie to Izabeli, która przez kolejne tygodnie będzie przeżywać najróżniejsze przygody. Ale po co jej prawo jazdy? Bo chcę jeździć. Chcę jeździć samochodem. Mam dosyć dźwigania ciężarów i w ogóle jeżdżenia po peronach, po jakichś blablakarach. Nie, ja chcę mieć swój samochód, wszystko ze sobą. Kurs poprowadzi Łukasz Przybył. Witam. Jesteśmy na pierwszych jazdach do nauki jazdy. Ja oczywiście już jeździłam i umiem jeździć, ale teraz przypomnę sobie po prostu. Dzień dobry. Witam Łukasz Przybył. Izabela Kisio-Skorupa. Ja już jeździłam całą Europę, ale dość dawno nie jeździłam samochodem. To znaczy w ogóle mam trochę problem z automatem, ale jeśli chodzi o manualny samochód, to nie ma problemu. Okej, ale uprawnienia pani posiada, czy pani nie posiada? W tej chwili nie, mam punkty. Okej, dobra, czyli robimy wszystko od początku? Tak. Działamy. Oczywiście muszą, jak się jeździ samochodem? Z cyklu porady ciocie Izabeli. To musi być bezpiecznie, nie mogą być za grube podeszwy, bo wtedy się nie czuję po prostu samochodu i trzeba jeździć w płaskich butach, nie w żadnych szpilkach, chociaż ja jeżdżę też w szpilkach bardzo często. Ale jak jeździsz bez prawa jazdy? Te buty są po prostu najlepsze do jazdy samochodem, bo czuję się po prostu pod palcami, pedał, hamulec i w ogóle wszystko. No dobrze. To jesteśmy. Tak, tylko że chyba za daleko mam te wszystkie hamulce. Za daleko. Tak? Dlatego przygotujemy sobie teraz pojazd do jazdy. Jedna z podstawowych rzeczy. Mamy cztery rzeczy z fotela do ustawienia, czyli wysokość fotela, odległość, kąt oparcia i zagłówek. Zaczynamy od wysokości, bo jak będziemy pompować ten fotel do góry, to on jednocześnie się przysuwa do przodu. Jeżeli będziemy go opuszczać ku dołowi, no to jeszcze będzie nam się odsuwał do tyłu troszkę, więc po lewej stronie jest taki lewarek, dźwignia, tak, która poprzez pociągnięcia do góry podniesie ten fotel troszkę. No i skąd mamy wiedzieć, jak ten fotel jest właściwie ustawiony? Który? Tutaj ten? Ten, tak, długi, na boku. A ten. Jest. Okej, kilka razy do góry próbujemy. Ciach. Jest. Podnosi się. Wzrok powinien być mniej więcej na połowie wysokości. Ale nie, ja nie chcę, żeby był przygięty właśnie. Nie chcę, żeby był przygięty do przodu, tylko chodzi tutaj o odległość do... A wzrok mniej więcej na połowie wysokości szyby jest, żeby później nie było tak, że tego, co jest bezpośrednio przed naszym samochodem, nie będziemy widzieć. Dobrze. Będzie widać korony drzew, ale... Dobra, jeżeli chodzi o odległość, to pod spodem, pod fotelem jest taka dźwignia. Tutaj, z przodu. Mhm. Tak, do góry. I przesuwamy sobie do tyłu, do przodu chyba, nie? Bo zobaczmy sobie, że to sprzęgło, lewy pedał.
Wciskamy sobie do samego końca, noga nie tak, może być. Tak jest, ale nie może być wyprostowana. Musi być lekko zgięta. Nie. Musi być. Nie kłamie. Troszkę do przodu jeszcze. Inaczej pani jeździła. Stawiała pani na komfort i wygodę. Nie, no, o nie. Tak jest dobrze. Dobra, noga musi być lekko zgięta, by w razie, gdyby ktoś pani zajechał drogę i coś tam się uderzy, żeby ona się naturalnie zgięła, a nie doszło do przeprostu kolana w drugą stronę. Dobra, idziemy. Takie tam. Jeszcze chwileczka. Kąt oparcia fotela. Kąt oparcia fotela ustawiamy też względem kierownicy. Chwytamy ręce za 15/3, tak jak jest wyprofilowana tutaj kierownica. Tak. Tak? Dla mnie to jest za blisko, naprawdę mi to przeszkadza. O, tak. Będzie ok. Dobra. Kąt oparcia, w razie czego wiadomo jak regulować. Po lewej stronie jest ten lewaryk od wysokości, a za nim, z tyłu na łamaniu fotela, jest taka dźwignia, jak pociągniemy do góry. No. Pociągnijmy sobie do góry mocno. O, właśnie. No dobra, teraz jest super. Bo nie mogłoby być przygięte, będzie mi przeszkadzać. No kurczę, tylko co mamy teraz zrobić z tym wszystkim? Teraz mamy... Co widzowie powiedzą? W moim apartamencie, który dostałam na czas pobytu tutaj w Poznaniu. Gości mnie firma L Apartments. Apartament jest bardzo ładny, bardzo dobrze przygotowany, świetnie wyposażony. Oprowadzę was tutaj. Tu jest garderoba. Pierwsze pomieszczenie. Mało wieszaków jest trochę, ale jakoś tam sobie poradziłam na razie. Tutaj jest łazienka. To jest łazienka, tu jest moja przepiękna sypialnia, w której czuję się w ogóle jak księżniczka Diana. W ogóle się tak czuję tutaj. Jeszcze sobie właśnie podładuję telefon od razu, bo mam bardzo mało na tym. Wchodzimy do salonu. Też jak w Windsorze. Są super warunki. Kupiłam sobie wczoraj róże, także jestem Kocham róże, zaraz zdejmę tylko to. No bo już jestem w domu, to mogę się rozebrać. Kuchnia jest taka jaka jest. Jest kuchenka, jest piekarnik, co mnie bardzo zdziwiło, dopiero wczoraj zauważyłam. I na pewno sobie coś upiekę, jakąś, nie wiem, jakieś warzywa albo jakąś kurczaka jakiegoś. No coś sobie upiekę, bo ja w domu piekarnika w ogóle nie mam. Mam tylko kuchenkę mikrofalową, którą mogę tylko podgrzać ewentualnie. No i jest kuchnia oczywiście, my tutaj dzisiaj mamy pracę, także dzisiaj wszyscy tutaj jesteśmy. No, apartament jest naprawdę bardzo ładny, bardzo świetny, zaraz go schowam ten. No i na moje róże przede wszystkim bardzo proszę zwrócić uwagę. Przyszła dzisiaj produkcja właśnie i tutaj będziemy dzisiaj robić nasze różne zadania. Coś wam chciałam pokazać, co jest bardzo, bardzo ważne, bo apartament jest na Garbarach, przepiękny w samym centrum Poznania, tam widać, nie wiem co to jest, ratusz czy co to jest? Ratusz. Główna ulica, mam stolik kawowy, mam krzesełka, mogę sobie użyć, tylko też jest oczywiście zimno, więc nie za bardzo korzystam z tego i jest przepiękne patio, właśnie w którym są stoliczki, można sobie tam usiąść i ławeczki, i stoliczki, naprawdę piękny. I też jest taras i to przez całą długość aż do sypialni. Miejsce naprawdę wspaniałe, bardzo dobrze się tutaj czuję. Co chciałam powiedzieć, najgorsze jest to, że było mi zimno strasznie, nie wiedziałam co mam tutaj zrobić. I Margaretka mi przypomniała, że... Margareta? To pani producent. Ja mówię, że tutaj w ogóle nie ma ogrzewania. Okazuje się, że ogrzewanie jest za firankami, za zasłonami. I wczoraj dopiero włączyłam ogrzewanie w tym apartamencie. No także warunki są bardzo piękne. Moje kochane różyczki, które naprawdę bardzo kocham. I nawet wazon był, gdzie można stawić. I to jest super. Naprawdę. Pozdrawiam was serdecznie, polecam ten apartament, bo jest piękny, wygodny, złoty, królewski, ja bym powiedziała, bo naprawdę jest funkcjonalny, prosty w użyciu, szafki są odpychane takie na dotyk,
Także jest naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie. I miejsce też jest, tylko że ja to jestem, wszystko muszę mieć na wierzchu, bo ja to wszystko widzę, bo ja to mogę wszystko oczywiście włożyć do szafek, nie? Tu mam miejsce na takie tego typu różne sprawy. I tutaj szafki nie ma, a tutaj jest lodówka. Możesz pokazać też lodówkę. Ciekawe, kto pojawi się na pierwszej audiencji u naszej Diany? Moja lodówka z moimi rzeczami. I jest oczywiście zamrażarnik. A, i najważniejsze co jest, to jest pralka. Pralka jest. Jest pralka, można wyprać sobie rzeczy i to jest najważniejsze. Bardzo mi się podoba, bardzo się dobrze tutaj czuję. I w ogóle to chciałabym mieć taki apartament dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie. I zapraszam w imieniu firmy L Apartment w Poznaniu, na Garbarach, w samym centrum Poznania. Teraz jest tak, teraz musimy zakręcić. I okay. Pierwszy. Nie możemy jeszcze ruszyć. Teraz. Wyłączamy sobie bieg. Jeszcze? Ja wiem, że już panią ciągnie, żeby już pojechać. Tak jest. Ale dobra, jeszcze zostały do ustawienia. Poczekajcie, bo mamy lusterka. Tak, lusterka. Lusterko mam tutaj, a to lusterko. Po lewej stronie jest taki panel, kółko z napisem mirror. I u góry jest przełącznik, tak? Czyli no. Wciskamy literkę L najpierw u góry, ten przełącznik, LK. Tak? I tym kółkiem ustawiamy tak, żeby w lusterku było coś tam. Widać, znaczy no nie do końca coś tam, tylko bok pojazdu, delikatny zarys naszego auta. Teraz momencik, teraz tak, to jest w lewo. Tak, działa, coś tam się przesuwa. Tak, nie może być tak, ja nie mogę widzieć samych drzwi, nie? Mhm. Jak najwięcej przestrzeni obok, pojazd nasz Dobra. Musi być widoczny jako punkt odniesienia, ale w jak najmniejszym stopniu. Dobra, i teraz tu jest okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Teraz tak, tutaj muszę powiedzieć, co jest to. To są przeciwmgielne. Momencik, tak? A prawe lusterko jest OK? A prawe zaraz. Tam też się robi na R, czyli R, tam, tak, dobra. Dokładnie. I tak samo jak tam to ustawia się. Symetrycznie. No bo ja muszę widzieć nie drzwi samochodu, tylko to, co się dzieje obok drzwi. Dokładnie tak. Dobrze się tutaj trochę. Zapniemy sobie pasy, ja też sobie zapnę pasy. Pomóc? Tak. Dobra. Okay. Kierunkowskazy, pamięta pani, jak wrzucamy? Właśnie mówię, muszę wszystko sprawdzić. Kierunkowskaz lewy, kierunkowskaz prawy. Tak, i jak się lekko wciśnie ten kierunkowskaz, lekko, okej. Okay. Momencik, w dół. Jeszcze raz leciutko. Dobra, momencik, ja pokażę. Jak się lekko, to on mrugnie tylko 3 razy. I się wyłączy. I w przyszłości może w pewnych sytuacjach będzie to możliwe do wykorzystania, ale niestety na kursie będziemy raczej używać tych stałych kierunkowskazów, bo mało jest sytuacji, gdzie poprzez potrójne zasygnalizowanie manewru Dobrze. Będziemy przewidywalni. Mhm. I dobra, wyłączamy. Na samej końcówce tej przykładni manetki... To jest oczywiście odwycieraczek. Odwycieraczek, a tylne? Tylna samą końcówką. Tutaj? Działa? Dobra. Działa. Tylna szyba zaparowana. Jak jest zaparowana, tu można sobie odparować. No to mamy wycieraczki. Wycieraczki może dzisiaj... Teraz co tutaj? Są głośniki? Tak. Myślę, że to sobie zostawimy może na później, jak już będzie ten moment, że będziemy mogli sobie muzyki posłuchać, jak już pojeździmy. Zresztą w każdym samochodzie jest trochę inaczej. Światła. Bardzo ważna rzecz. Po lewej stronie, poza kierunkowskazami, na tamtej dźwigni jest też możliwość włączania świateł. I teraz tak. Na kółku, czyli to tutaj mamy taki trójkącik wskazujący aktualne ustawienie. Teraz teoretycznie mogłoby się wydawać, że światła mamy wyłączone, ale po 2011 roku w każdym samochodzie sprzedawanym na terenie Unii Europejskiej światła dzienne są montowane, a one się włączają razem z silnikiem. Więc w razie gdyby ruszyła pani sobie kiedyś w ładną pogodę, nie taką jak jest dzisiaj, i powiedzmy zapomni pani totalnie o światłach, to policja już nie może dać pani mandatu, o ile przejrzystość powietrza jest właściwa. Tak? Dźwignia zmiany biegów już pani używała. Oczywiście, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka i tu jest wsteczny. Tak, do wstecznego nie trzeba nic wciskać, przyciągać, po prostu wchodzi bez żadnych dodatkowych ruchów. Tak? Hamulec ręczny, czy też pomocniczy, awaryjny, postojowy, jak go tam zwać, zaciągamy bez przycisku. Tak? I on wtedy co stopień będzie nam się blokował, zaciągnijmy sobie.
Okej, jak będziemy chcieli opuścić, no to wtedy przycisk. Pedały, pewnie znajome już, sprzęgło tak, po lewej stronie, tylko lewa noga, o tu już widać, że za daleko musi pani sięgać, ale to za chwilę pani odczuje, jak będzie pani ruszać, bo... Tak, a... hamulec na środku. I tu bieg. Dokładnie tak. No, dobra, zapalamy sobie silnik. Okej. Niech mi pani tylko powie, jak pani ruszy. Jak ruszyć samochodem? Do przodu. No normalnie, sprzęgło. Dobra, to wyłączmy sobie, albo jeżeli chcemy poprawić, to wyłączamy bieg, dobra. Przybliżyć trochę. Bo coś tam jest niedopięte. O. Dobra. No i włączam. Dobra, jeszcze czerwona ikonka jedna się świeci. Kontrolka. Od układu hamulcowego, nie? Czyli mamy zaciągnięty hamulec ręczny, opuszczamy hamulec ręczny, tak? I zobaczymy. Okej. Okay. Zostało w pamięci mięśniowej. Tak. Dobra, ja tu będę naciskał na tą poprawną technikę kierowania pojazdem, czyli te dwie ręce na kierownicy. Włączę też wycieraczki, żeby za bardzo dzisiaj jeszcze pani nie angażować. Z czasem będzie to wszystko pani robić, bo nikt na egzaminie pani nie pomoże, a w życiu też nikt za panią tego nie zrobi. No tak, no tak. Dobra. No już powinnam dwójkę wydać. Dobra, wrzucimy sobie dwójkę. No i to by było na tyle ostrych jazd w pierwszym odcinku. Oglądajcie nas koniecznie za tydzień, zasubskrybujcie kanał i bądźcie gotowi na nową dawkę ostrych jazd. No.